necessary, not because it is written. Dzień dobry wszystkim, God of War. Nie idziemy do smoka. Pieprzyć te smoki. Nie chce mi się z nimi obcyndalać. Zróbmy co mamy zrobić. Idźmy do domu Sindriego i tyle. Nie ma co tutaj z tymi smokami. To są tylko jakieś poboczne rzeczy. Tych smoków jest jeszcze tam gdzieś więcej. Mimi, że jeśli nie chodzi o to, że się boję ich, bo ja je pokonuję po prostu za pierwszym razem właściwie, ale... udałby się do światła Alfheimu, prawda? Ano, gdyby był bogiem lub człowiekiem i zginął w walce, Walkiria zabrałaby go do Valhalli albo Folkvangu. A gdyby był bogiem lub człowiekiem i umarł nie walcząc, zostałby zesłany do Helheimu. Ale Fenrir był wilkiem, więc jego dusza miała dołączyć do innych w Alfheimie. Jak dusza mamy? Tak. Otóż to. Otóż to fajnie. Idziemy do domu Sindriego. Koniec przygód. Robimy to, co do nas należy. No hej, wróciłem! Wróciłem! Pójdę po tyra. Przyjdź do stołu, kiedy będziesz gotowy. Ach, widzicie? Mówiłem, że klucz go tu sprowadzi. Bo stuknąłeś w niego młotkiem? Magia krasnoludów jest absurdalna. Co nie? Lunda kiedyś wykuła mi na pierśnik ze szczeknięć. Wróciłeś. Skąd nie możesz cały? Rozgryźć? Tak. Oby uwolnienie jej mocy było tego warte. Masz ją. Co ci pokazała? Wszystko mam. Nie zdążyłem jej użyć. Dowiedzieli się o Heimdalu. Musiałem wiać. Ale przynajmniej Odyn jej nie dostał. Ale jeśli nie poznałeś odpowiedzi... Książki, to po proszę. Ukradłeś największy skarb Odyna. A, bo to są te wiersze Kwasira. Jest Ratchet i Clank. Jest Zelda. Jest Skyrim. Jest Order 1886. Spider-Man jest. W ramach obrony spopieliłabyś wszystkie dusze w Asgardzie? Co tu jest jeszcze? Własne pomysły, czy tylko szkaluje? Ghost of Tsushima. Najlepszy plan masz pod samym nosem. Tak, Metroid Prime, nie wiem. Nie potrzeba nam Odyna. Sami zakradniemy się do Asgardu i jej użyjemy. Zyskamy wiedzę, dzięki której powstrzymamy przepowiedzianą wojnę. Wybacz, że przerywam, ale przecież nie macie jak się tam dostać. Przecież mają cały ten róg. O, więc sądzisz, że zakradną się do Asgardu dmąc wróg, który słychać we wszystkich światach? Nie, że pocałujesz moją siną... Nie mów tak. Proszę, pomyślcie o tym. Ja wam powiem, co zrobimy. Znaczy, jeszcze nie wiem. Teraz rozważam plan tyra. Maska. Obietnica łatwego rozwiązania. No trochę tak, ale... Znam to. Droga na skróty ma swoją cenę. Atreusie, nosiłeś ją. Co myślisz? Ja już wiem, czemu tak zimno. To nasza szansa. Wyruchać szympansa. Będziemy mieć coś, czego chce Odyn. A może, jeśli naprawdę da nam odpowiedzi, pójdziemy własną ścieżką. I nikt już nie umrze. Może, ale niekoniecznie. Świetnie! To teraz jazda do Asgardu! Wiem, że byłem dla was ciężarem. Zachodziliście w głowę, po co wyciągnęliście mnie z celi. No, i powiedz, po co wyciągnęliśmy. Ja również. Teraz już wiem. W końcu się na coś przydam. To jest mój cel. Ten ostatni raz podniosę swoją włócznię i to ja zabiorę was do Asgardu. Okej, jak? Przepraszam, ale skoro wiesz, jak się tam dostać, dlaczego żeś się nie zająknął przez tyle kurwa czasu? To całkiem słuszne pytanie, bracie. Ty znałeś sposób? Czekała nas tam śmierć. A Loki musiał najpierw odkryć swoje przeznaczenie. No ładnie, kurwa. Bo to ono. Zwieńczenie naszych starań. Maska. Jeżeli się tam dostaniemy, zamierzam dopaść Odyna. Nie powstrzymam cię. To też jest ważne. Słusznie, bracie. Jeśli maska nie załatwi sprawy, przynajmniej go zaskoczymy. Tommy, graj. A przecież on wie, że może kurwa tyr się pojawić tam kiedykolwiek, nie? Nienawidzi niespodzianek. Poczekaj no, panie Dryblas. Najpierw chcę usłyszeć więcej o tej nowej drodze do Asgardu, dobra? Gadaj! To prastara droga, stąd tam nie dotrzemy.
No to skąd? Zabiorę swoje rzeczy i wam pokażę. Ty nie masz żadnych rzeczy. I dokąd się wybierasz z tą maską? Brock! Należy do dzieciaka. Zasłużył na nią. Ty potrafisz co najwyżej robić lurowate zupy. Brock, wszystko gra. Właśnie, że nie. Nic tu nie gra. Przecież to wszystko normalnie się kupy nie trzyma. No i w ogóle to pokiego grzyba nazywacie Lokim? Wiesz, że nie tak ma na imię. Hej! Coś do ciebie mówię! Ty się nigdy nie zamykasz! Brok! Tak myślałem. No nie do wiary. Puszczaj chłopaka i zmierz się ze mną! Powiedz bratu, żeby rzucił maskę, a może to zrobię. Nie ruszaj się. O, ja pierdolę. Jeśli zginie. No. Nie taki był mój plan, ale jeśli zginie, odpłaci mi za Heimdala. Szczerze mówiąc, to niska cena. Zabiję cię. To jest mój plan. Jak miło znów cię zobaczyć. Leon, proszę. Przecież nam się nie rozdwoisz, freak. Hej, wy też się nie ruszajcie. Żebyście nie żałowali. Żałuję wielu rzeczy. Zabicie cię nie będzie jedną z nich. Puszczaj go! To ja wydaję rozkazy. Jasne? Oddawaj maskę! Już! Czyli to zawsze był Odyn. Tyr był zawsze Odynem. Kurwa mać, nieźle. Szkoda synu. Jednak mamy wojnę. Udało się zdobyć tę maskę. Kurwa, co tu się porobiło? Tego się nie spodziewałem, nie? Może wrócę do jeziora i... Przestań. A nie spodziewałem się, że Tyr to Odyn. Naprawdę, wiem, przez ten cały czas. Zrobił. I wybaczam ci. Ale musisz przestać. Musisz odpuścić. I umarł. Brock. Gdzie oni zniknęli? Ładnie nas wychujał ten Odyn. Przez cały czas? To... Co teraz zrobimy? Teraz? Zabijemy Odyna. I każdego, kto wejdzie nam w drogę. Nieźle. Atreuszy. Jest maska. Chodź. Co? Dokąd? To bez znaczenia. Dokąd idziesz? To koniec. O kurwa. Czyli się sprawdzi przepowiednia, nie? Nie uciekniesz przed tym, Kratosie. Odyn nie spocznie, póki go nie powstrzymamy. Potrzebujemy cię! Pewnie, że potrzebujecie. I gdzie my pójdziemy, kurwa, tak szczerze mówiąc? Masz jakiś pomysł? Bo ja nie bardzo. Odejdź. Ojcze, gdzie idziemy? Do domu. Do innego świata może?
Ojcze, możemy? Ja chciałbym zapolować. To ruszaj przodem. Możesz na nas liczyć, Atreusie. No ruszaj przodem. Nie ruszył przodem. Co nie poszedł wcale. Jelenia. Którędy mamy iść? Pójdziemy w stronę jeleni. Znaleźć ukojenie, pójdziemy w stronę jeleni. Tu dalej są te wilki. Wielki żal. Górny dziki las. Porozmawiamy o tym, co się stało? Chyba coś słyszałem. Tędy. Daj mu trochę przestrzeni. Tutaj. Ślady. Prowadzą w tę stronę. No są ślady. Tylko jak jeleń przeszedł pod tym, to ja kurwa nie wiem. Atreusie, przemoc nas zmienia. To, że czujesz jej skutki, nie czyni cię słabym. Z pewnością wszyscy je czujemy. Idziemy w dobrą stronę. Mówisz? Ja się muszę tak odwrócić trochę. Widzę tam połamane gałęzie. O, chodź. Teraz mi w miarę równomiernie jest ciepło. To wszystko wciąż do mnie wraca. Nóż. Brok. Twarz Sindriego. Się do ciebie wraca? Przecież to było chwilę temu. Oto jest. Kurwa, 2 minuty temu. Po chuj ty kurwa chcesz zabić tego jelenia, tak szczerze mówiąc. Łokieć w górze. Celność ponad szybkość. Czemu? Teraz ucieka. Tak jak i my. Właśnie. Ja nie rozumiem. Ranne zwierzę, które krwawi, musi przestać, bo umrze. My krwawimy, a to nas rozprasza. Mhm. Nie zrozumiałem trochę, kurwa, o co mu chodziło to dokładnie. To moja wina. Nie. Ten się lubi obwinić, nie? Nie. Znajdź mi Sindriego. Chyba mam pomysł, gdzie może być. Gdzie? Prowadź. Możemy pojechać saniami. Muszę się zastanowić, co mu powiedzieć. Pewnie. No to twoja wina? Gdziekolwiek spojrzę, przypominam sobie o swoich błędach. Nasze działania mają konsekwencje. Jeszcze krew jest na nim, nieźle. Pamiętanie o nich nie jest karą. Powiedzmy. Mogłeś już odrzucić to, żeby nie trzeba było następnym razem przez to przechodzić, nie? No ale po chuj. Gdybym tylko wykrył podstęp, którego ofiarą wszyscy padliśmy.
powstrzymał atak, którego nie mogłeś przewidzieć? Już Brock najlepiej kurwa to przewidział. Ojciec ma rację. Nawet bogowie nie kontrolują wszystkich. Svana, Speki. Chodź. A pogłaskałbyś te pieski chociaż, kurwa, wilki. A nie, tak po prostu. A, musimy otworzyć bramkę. Wszystko gotowe do drogi. No to jedziemy. Let's kurwa go, nie? Jak na początku. Tam jedziemy. Jak nas goniła Freya. Mimi, że nie dałoby się jakoś wskrzesić Brocka? Sindri już raz to zrobił, więc może moglibyśmy to powtórzyć. Obawiam się, że nie, chłopcze. Kiedy dusza taka jak Brocka, czyli bez Fylgia, bez celu, opuści cielesną powłokę, to nie może dostać się do jeziora duszy. Nie jest po prostu martwy. Odebrano mu zaświaty. Mm-hmm. Nie ma czego wskrzeszać. Okej, okay, on po prostu nie istnieje. Atreusie, jeśli dałoby się coś zrobić, to już byśmy to zrobili. Wiem. Na pewno coś się da jeszcze. Że się udziłem. No ale matki się nie udało wskrzesić, nie? Była kurwa olbrzymką. Tęsknię za czasami, kiedy jezioro było jeziorem. Chciałbym wsiąść na łódź i stąd odpłynąć. Uciec od wszystkiego. Nie uciekniesz od swoich błędów. To prawda. Nie sposób ich zapomnieć. Zapomnieć nie, ale w pewnym momencie... Pójdą za tobą na kraniec świata. Tak, twoje błędy mogą przestać być na tyle istotne, żeby się nimi przejmować. Wybierz konkretny cel. Popełniałem błędy, nie? Dźwig na końcu mostu powinien nadal działać. Zabierze nas do świątyni. No. Jedziemy. Papieski. No i co tam? Na to wychodzi. Świątynia Tyra. Ale nas wychujał ten... On, słuchajcie, w ogóle się nie spodziewałem ani w jednym momencie, że on może mieć... Atreusie. No, że może być jakiś postęp. Skąd pewność, że Sindri tu będzie? To tu się znów spotkali. Spaja się na nowo coś, co pękło. Będzie tu. Dobra, będzie, ale trzeba srebra 616 wziąć i... Coś masz? No pewnie, że masz. Dzięki. I srebra 216. Czyli 862 srebra. Co dla niego robi? Sindri. Sindri, ja... Tak mi przykro, my... Nie. Nie chcę tego słyszeć. Nawet nie wiesz, co to znaczy. Co ty pierdolisz, Sindri? No już bez przesady. Nie darujemy tego Odynowi. Temu, którego zaprosiliście pod mój dach? Wszystkich nas zwiodło. O. Ale niektórzy dali się zwieść bardziej. Czyż nie? Oddałem wam wszystko. Mój talent... Przyjaźń, mój dom, sekrety, bogactwa, a wam było mało. To i co mi zostało? Tak. Oni są jak Kain i Abel trochę. Straciłem rodzinę. A ty ją już straciłeś wcześniej, pamiętaj kurwa o tym. Jest ci przykro? No to przypatrz się mnie. Co? Możemy zrobić. My? Z nami koniec. Masz przeżyć ty.
bez względu na cenę. Pytasz, co zrobić? Zejdź mi kurwa wreszcie z oczu! Bardzo niemiły. Bardzo niemiły jest ten krasnolud. Chodź, chłopcze. Zostaw go. Musi być sam. No i co zrobimy? No kurwa, to był pomysł. My nie byliśmy jak rodzina? Byliśmy. Ty, a słuchaj, zrobiłbyś mi broń taką szybko? Nie, dobra. Wróć do domu i przygotuj się do wojny. Myślałem, że ktoś będzie na mnie czekał. Prawda? Nie. Ale z pewnością poczuje się lepiej, gdy Odyna dosięgnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Nie o sprawiedliwość nam chodzi. Chcemy zemsty. Wszystkie moje ścieżki prowadzą do zemsty. Tylko to nam zostało. Musimy wrócić do Frei. Kiedy wrócimy, to... Naprawdę czeka nas wojna. Tak. Nie ma już odwrotu. Nie ma, kurwa. Kiedy wróciliśmy do Svartalfheimu, żeby znaleźć Tyra, naprawdę tego nie chciałem. Nie o to mi chodziło. Gdybym wiedział, co się stanie z Brokiem... Nikt nie wiedział. Wiemy, Atreusie. Wiemy. Odebraliśmy Sindriemu wszystko. Nie wierz ślepo słowom mówionym w rozpaczy. Nieważne, jak trafne się wydają. Wiem, że powinniśmy odwiedzić Freję, ale... Nie miałbym nic przeciwko pozostaniu w Midgardzie. Chociaż trochę dłużej. Ano, przyda nam się kilka przygód, które odciągną nasze myśli od wszystkiego innego. Chyba nie. Tu jest gdzieś ta? Brama? No, tu jest, dobra. Nie no, nie ma co kurwa kombinować, no. Przygody? Jakie przygody, kurwa? Mamy pewność, że Freja będzie w domu? Czemu nie? Tajne przejście Odyna było też jego drogą ucieczki. Bez przeklętego kruka w schowku namiotły, dom powinien być bezpieczny. Powinien. A umiejętności? Mam jakieś nowe? Czy nic? A tu mam. Możemy to użyć sobie. No tego jeszcze nie mam, niestety. A szkoda. Miałbym wszystko. No i nie pogardzi sojusznikami w walce. Właśnie. Teraz wszyscy chcemy zemsty. Odyn nie będzie nas więcej zwodził. Żeby tak zakpić z pragnienia pokoju Tyra i mojego. No, Sindri z nami nie pójdzie, słuchajcie. Wróciłeś. Jesteś z nami? Dobrze. Już czas. Czas na co, jeśli można? Czas zjednoczyć wszystkie światy przeciw Odynowi. Raz na zawsze. Tyr próbował to zrobić. Ten prawdziwy. Wszyscy go kochali. I nawet jemu nie wyszło. A więc nam musi wyjść. Bo inaczej już nikt nie spróbuje. No, rację ma to ta Freja, nie? Ragnarok. Tak się składa, że Odyn poznał już każdy z naszych planów. Tak, straciliśmy element zaskoczenia. A do Asgardu możemy się dostać tylko w jeden sposób i to niezbyt subtelny. Gjallarhorn. To znaczy, że przejdziemy świątynią Tyra, tutaj. Mur Asgardu jest tu. Zastępy Einherjerów Odyna zajmą miejsce pomiędzy nimi. Co oznacza, że potrzebujemy armii. Skąd my tę armię weźmiemy? Jaką zdołamy zgromadzić. Takiej, jakiej Odyn się nie spodziewa. Dzięki niej dotrzemy do muru. Żeby go sforsować, potrzebny będzie surt. Ratatosk zdobył dla nas to. Jajo. Pójdziemy tam we trzech. A ja wiem, gdzie szukać. Hmm. Świetnie. A sojusznicy? Kto no może właśnie, do nas kto do nas dołączy? Pójdę do Helheimu. Zwerbuję armię umarłych. A ja wrócę do Alfheimu i zjednoczę elfy.
Tak po prostu. Zjednoczysz elfy po setkach lat wojen. Wiesz, w Alfheimie za mną szaleją. A ty? Vanaheim? Tak. Znajdę Sigrun i zbiorę wolne Walkirie. Walkirie? Ani Niflheim, czy Jotunheim. Właśnie, nie walczyłem z żadnymi Walkiriami, nie? Ja odwiedzę Svartalfheim. Sindri? Sindri? Na pewno? Dam sobie radę. Sindri stał się twardzielem. Kto to zrobi? Niech sprzyja nam szczęście. Ja? Okej. A nie, jeszcze nie. Dobra, myślałem, że już mam teraz zadąć wróg. Freyr lubi sobie wypić, co? Co z tą maską? A my do Muspelheimu znaleźć ostatniego ognistego giganta. Prawie zazdroszczę pozostałym. Co? My mamy do Muspelheimu iść? To chyba coś źle zrozumiałem, kurwa. No dobra, niech będzie. Ognisty gigant? To jest, kurwa, na górze, w Elden Ring. Płonące klify. Ponoć wiesz, gdzie szukać Surtra. Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Muspelheimie z Thorem. Z Thorem? Nie martw się, nie widział, jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, Surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Simmaro. Połączył się? No, gdy się ze sobą złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O rany. Niech ci będzie. Mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hresvelg w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród umarłych. Mimirze, jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie beze mnie poradzić. No poradzimy sobie, tylko szkoda, że go nie będzie. Ciekawe dlaczego. Dobrze. Dziękuję. Ciekawe dlaczego i ciekawe czemu od razu tego nie powiedzieli. Chyba widzę w oddali kuźnię Surtra. Jak daleko w oddali? A tu nie przejdziemy? Nie. Młody już tam zszedł? Kurwa. Żona Surtra. Gdzie jest? Chyba w Niflheimie. Auka! Jeśli ruszymy w stronę tej wieży, mamy szansę ujrzeć kuźnię. No tak zrobimy, spokojnie, no. Uwaga! Auka! Drzewo w Niflheimie się ucieszy. Tu coś jest dobra. Ciekawe, czy nie poznali przepowiedni i nie zaszyli się w swoich światach, by ją powstrzymać. To zrozumiałe. Oby zrozumieli, czemu musi dojść do Ragnaroku. Raz na roku. Pałka za pałka, dwa kije! Dobra, ciekawe, z kim się będziemy napierdalali. No, jest tam dużo lawy, nie? Tam. Ja pierdolę. Nauka!
Zrobione! Dobra. Załatwione. No i rozjebani, dziękuję. Kuchnia chyba jest za tym wodospadem lawy. Skąd wiesz? Kiedy byłem tu wcześniej, widziałem coś, co jakby ją przypominało. Wodospad lawy mówisz? Nie pamiętam. Tutaj lataliśmy z Thorem i z jego młotem. No dobra, idziemy. Idź pierwszy, jak taki kurwa mądry jesteś. Taki mądry? Musimy być gotowi no. Na Surtra. W razie gdyby odmówił pomocy. Gotowi? Według przepowiedni on i Sinmara połączą się, ale kto wie, czy będą się ruchać. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No, nie wiem. A mamy wybór? Bez nich nie wygramy wojny, nie? Musimy być blisko. Już słyszę później. No i dobra, i jakie to? Podpalanie. Dobra, jedno podpalone, ale tam będzie ciężej. Tam będę musiał dwa naraz podpalić. Jak to kurwa zrobić? Kurwa. Kurwa, nie działa to tak. Jeden tylko zapłonął, dobra. Jeszcze raz. Nie, kurwa, nie dosięgnę tego. Ja pierdol, jebać to, po co ja to robię w ogóle? Przed nami, bądź gotów. Mamy szansę! O kurwa, spierdolni. Walisz się! Ale pewnie nie jest tego świadomy. O kurwa. Dobra, gdzie on ma te? Drodła! Mamy szansę! Dobra. Alfa! Dobra. Zejdź teraz, szybko! Tak bardziej mi chodzi na te... Zależy na tym, żeby sobie podnieść energię, nie? Ogłuszony! No, gdzie jestem pójdę? Dobra, rozjebany, kurwa. Nie ma takiego bicia tutaj. O, nieźle. Trochę... Trochę co? No bo jest tu ciepło. Po prostu i tyle. Michura? Nie, no kurwa, ta chwała poległym jest spoko. Czy ja mam wszystkie te, a na przykład Lewiatan ma wszystkie. No ładowa... O, widzicie. Nie ma. Proszę. A ostrza chaosu? Wszystkie. A włócznie Draupnir? Wszystkie. A tarcza? A nie wiem. Tyle styknie. Przez zniszczone przejście. To chyba blisko. No pewnie, że blisko. Proszę, zapraszam pana. To musi być kurwa który. A tam jest ziomek, dobra. Halo, Surt? Surt,
O ile tu mieczy, no, kurwa, to jest jak Dark Souls 3, totalnie. Jak ostatnia walka w Dark Souls 3. Cześć. No elo. Przedwieczna istota. Tego giganta. Odejdźcie. Co to było? Hej, to nie było! Czeka nas walka! No! Po lewej! Tak jest! Kurczę! Jest strażnikiem tego świata! Kurwa, dwóch jest? Dobra, zajmijmy się jednym. Skierpa! On zmarł, kurwa? Znaczy zmarł. Ła. Dobra. Dobra. Rozjebane, dziękuję. No i co, ktoś jeszcze, kurwa? No, jeśli to naprawdę Surd, to ma się z czego tłumaczyć. Sam mówiłeś. Ma się tłumaczyć z czego, kurwa? Specjalnie to zrobił, żebyśmy sobie poszli, kurwa, stąd. I tyle. Łaska furii. Pomij chaos. O, okej. Okay. Ostrze chaos, ale dobra, chuj z ostrzami chaosu. Nie pomogę wam. Czemu? Kim jesteś? Tym, kogo szukasz. Czy znowu Odynem? Albo jego cieniem. Czemu nie pomożesz? No bo... nie chcę. Wyjaśnij. Zginiemy. Jasne. Tak jakbyś w ogóle miał tyle powodów do życia. Nie ja. A kto? Ona. Jaki to wszystko ma sens? Rozdzieliłeś się z Sinmarą, żeby tak tu czekać sobie na śmierć? Gdybyś do niej dołączył... To chyba nie takie proste. Bylibyście razem. Jesteśmy razem. Mam jej serce. A ona moje. To niewiele. Ale wystarczy. Przecież wy nawet... Kochałeś kiedyś? Kogoś? Miłe uczucie. Kurwa, dobra postać. Więc Odyn zwycięży. Taki tyr z Odynem zmieszany trochę. Wszystkie światy poza Asgardem upadną. Tak. Musi zginąć. To prawda. Ale zamierzam chronić ją tak zaciekle jak ty. Chronisz jego. Przykro mi. No ma jakiś argument. Chodź. Chwila. Te ostrza. Mogę zerknąć? No, skoro go zainteresowałem, to pewnie.
wyraźnie płonie w nich pierwotny ogień. No. Nie pochodzą z tych ziem. Nieważne. Tak. Co zadziała? Co zadziała? Ale co? Włóż je. Tutaj. A stanę się potworem. Ale jej nie będziemy w to mieszać. Ale przecież według przepowiedni musicie się połączyć. To się uda? Czy ja mam po co tu żyć? Kurwa, co ja mam zrobić teraz? Znaczy co? Nie to. Chodźcie. Kurde, coś mi tak mówi, że Surtr był w Hellblade. No był. Oczywiście, że był. Trochę inna postać. Tak, walczyło się z nim. On płonął tak. Nie wiem, zajebista postać. No właśnie tak mi się wydawało, że on był w Hellblade. Senua Sacrifice, no. Jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w 2017 i w ogóle w życiu. Do Iskry Świata. Czyli? Granicy Niflheimu i Muspelheimu. To tam powstały pierwsze światy. No on wygląda jak, kurwa, boss. Nie będziecie mogli tędy przejść, nie? Z Dark Souls 3. Ta plansza wygląda jak z Dark Souls 3. To nadal ja. Tak jest wygodniej. Co nas czeka? Wygodniej po prostu, żeby animacji nie wrzucać. Magia pierwotna. To plus twoje ostrza i moje serce powinno wystarczyć. Urosnę i będę niszczyć. Spodoba wam się. Ale co się z tobą stanie? Nie wiem. To nie będę już ja. Ale skąd ten przemieniony ty będzie wiedział, kiedy zaatakować Asgard? Macie róg. Nie? No. Więc wszystko gra? Czekaj, bo tutaj skrzynię ktoś zostawił. Ty tam byłeś na początku wszystkiego? Tak. Jak tam było? Ciepło. Głośno. No, oto i ona. Iskra świata. Ale tu... Wow. Pięknie. Będę tam czekał. Idzie zbyt łatwo. Odyn wie, że mamy Gjallarhorn. Że masz maskę. Że po śmierci Broka ruszymy za Surtrem, by rozpętać wojnę. Ale więc pewnie będzie nas tam nie. Czekał. O tym też wie. To jest ta iskra świata. Wow. No nie no, wow, kurwa, wow. Nie śpieszyło się wam przypadkiem? Dobra, dobra, kurwa, już idę. Co tutaj? A co z Simmarą? Nie powinniśmy jej powiedzieć? Nie. Za bardzo by cierpiała. Bardziej niż z niewiedzy, co cię spotkało? W miłości. Czasem. Musisz wybrać to, co rani mniej. To wszystko nie ma sensu. Obiecajcie, że zostawicie ją w spokoju. Simmara? Marnicze słowo. Surtrze, czy dźgnięcie ostrza mi wystarczy, by stworzyć tego nowego ciebie? Serce Simmary jest zimne. Tak cudownie zimne. Twój ojciec ma teraz w tych ostrzach mój ogień. Jeśli odrobina mnie i płomienia iskry przeniknie odrobinę Simmary, powinno się udać. Dobrze. No chodź. No idę. Co tutaj to robimy? Thank you.
siostrza. Odejdź! To zaboli. Co i teraz? A teraz zacznie się prawdziwy ból. Mogę to zrobić? W sensie ja osobiście mogę nacisnąć? Ogień. Jej serce. Połącz je. A stworzysz Ragnaroka. Już czas. Okej. Surtr i Sinmara. I co dalej? Myślisz, że ile to potrwa? Tyle, ile trzeba. Czy nie powinieneś teraz zadąć w róg? O kurwa, Walkirie. Walkirie! Pewnie Odyn je przysłał! Nie da się ich powstrzymać, kurwa. Ła. Mało zabieram im. O kurwa, bijąc jedną bije obie. O kurwa! Nie jestem dzieckiem w sensie. Kurwa, znowu się uleczą. Ałka!
kurwa, dojechały mnie, dawaj. Jeszcze mamy szansę jakąś, kurwa. O kurwa. Szybko, kurwa! Ja pierdolę. Powiedzcie mi, że mi się uda. Dostaw go! O tak! Tak, kurwa. Ojciec nie chce misia. Ojciec i miś po miesiącu. Razem raźniej zdobyto trofeum. Zobaczmy. Kurwa. Jesteś tam? Pewnie, że się udało. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Dobry moment, co?